18 maja mieliśmy przyjemność gościć zawodników Chrobrego Głogu w naszej szkole. Wizyta ta była częścią promocji naszego miejskiego klubu. Tak, Jarosław Mikuta. Wychowanek Kamaka z Głogów, zawodnik Zagłębia Lubin, Miedzi Legnica. Od sierpnia 2009 w Chrobrym Głogu. Pozycja na boisku pomocnik bądź obrońca. Jest również z nami najmłodszy członek rodziny Chrobrego Głogu, mianowicie maskotka Tygrysek. Witamy. I kibice Chrobrego, których serdecznie witamy i zapraszamy do okrzyku. Dziękujemy bardzo. Jarosław Wielgus, asystent pierwszego trenera Chrobrego Głogu, trener grup młodzieżowych w klubie Chrobrego Głogu. Panie trenerze, może na początek. Jakie przesłanie miało dzisiejsze spotkanie? My promujemy od jakiegoś dłuższego czasu swój klub. W tamtym roku mieliśmy takie duże akcje w przedszkolach. Odwiedzaliśmy przedszkola w tym roku. Są to gimnazja. Jesteście pierwszym gimnazjem, w którym się zjawiliśmy. Ogólnie jest to nasza promocja naszego klubu wśród młodzieży. Czy długo trwały przygotowania zawodników, pana trenerze, do spotkania właśnie z taką młodzieżą? Nie, powiem tak, że tutaj za całość było odpowiedzialne Stowarzyszenie Kibiców, pan Marcin Kania, który prowadził dzisiejsze spotkanie. Natomiast my ze strony klubu dostosowaliśmy się, przyjęliśmy to zaproszenie bez problemu, bardzo chętnie bierzemy udział w takich akcjach. I stawiliśmy się dzisiaj tutaj w pięciu zawodników, plus ja jako trener. Bardzo miło spędziliśmy czas, jesteśmy bardzo zadowoleni, także myślę, że także uczniowie tej szkoły będą zadowoleni po tym spotkaniu. Oprócz samej prezentacji zawodników, uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w quizach sportowych na temat naszego klubu. Zebranie nagrody. Kolejne pytanie. Ile i jakie sekcje skupia w sobie MZKS Chrobry Głogu? Piłki nożnej, liderek i akrobatów. Brawo, pozytywna odpowiedź, zapraszamy po odbiór nagrody. Zajmuje pierwsza drużyna Chrobrego Głogu w trzeciej lidze dolnośląsko-lubuskiej. Trzecie. Tak, pozytywna odpowiedź, zapraszamy po odbiór nagrody. Z kim w najbliższą sobotę swój mecz ligowy rozegra Chrobry Głog, pierwsza drużyna. Łucznik Szczepcy. Tak, brawo, pozytywna odpowiedź. Był konkurs rzutów karnych, w którym nasi uczniowie wykazali się wspaniałą inicjatywą i mieli przyjemność strzelać bramki naszemu bramkarzowi Chrobrego Głogów. Ej, weźcie do piłki. Jak to się zdało? Czemu mi zabrałaś? A najlepszy w Polsce jest! To jest nasz szereg! Ręka do góry! Tego dnia zawodnicy zaprezentowali krótki trening oraz zagrali mecz przeciwko drużynie z naszej szkoły. Mam przyjemność rozmawiać z jednym z zawodnikiem naszego wspaniałego Chrobrego Głogu, bramkarzem. Witam pana bardzo serdecznie. Z kim mam przyjemność? Z Łukaszem Zarębą. Proszę pana, na początek, jakie przesłanie miało dzisiejsze spotkanie z uczniami naszego gimnazjum? No myślę, że przede wszystkim takie, żeby więcej kibiców na mecze przyciągać i żeby trochę poznali i historię klubu i nas.
Czy wiedza naszych uczniów, naszego gimnazjum jest duża o naszym klubie? Myślę, że tak, bo na niektóre pytania nawet ja nie znałem odpowiedzi, także w porządku było. Czy mecz z reprezentacją naszej drużyny był trudny? Mecz zakończył się naszą przegraną 2-1, ale czy było trudno? Czy długo się pan wraz ze swoimi kolegami z drużyny przygotowywał do tego meczu? Myślę, że całą tutaj prezentację i tak jak wynik pokazuje, no ledwo wygraliśmy. Mecz był trudny? Średni na jeża, powiedzmy, o. Ja się modlę, żeby w piłki, żeby w kamerę nie zarobił. Co trener sądzi o meczu gwiazd naszej szkoły i zawodnikami Chrobrego? Myślę, że chyba wszyscy o tym wiedzą. Ten mecz był taki, miał charakter zabawowy. Było to widać na boisku, mimo że zakończył się naszym zwycięstwem 2-1, to nie o to chodziło. Najważniejsza to była taka zabawa tych młodych ludzi, bycie z tymi piłkarzami, których na co tydzień mogą oglądać. Są dla nich jakimiś tam idolami, osobami, których warto naśladować, dlatego w przyszłości ktoś może będzie piłkarzem z tej grupy, która tu na tą chwilę jest w waszej szkole. Macie klasę sportową, macie bardzo fajnych wyfistów, także myślę, że w przyszłości ktoś może będzie reprezentował barwy naszego klubu. Trenowaliśmy 3 razy w tygodniu po 3 godziny. Skład wybieraliśmy z całego gimnazjum. Były to bardzo trudne wybory. Siedzieliśmy po nocach z panem Sznadlem, żeby wybrać ten zespół. Udało nam się wybrać 10 naprawdę wspaniałych zawodników. Myślę, że mecz był naprawdę na wysokim poziomie. Minimalna przegrana 2-1 z Różną, która walczyła awans do drugiej ligi. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Czy plany na dzisiejszy mecz zostały w pełni zrealizowane? Tak, plany zostały w pełni zrealizowane. Chłopcy spisali się naprawdę świetnie, zagrali perfekcyjnie. Na koniec uczniowie naszej szkoły otrzymali gadżety reklamujący klub Chrobrego Głogów oraz poprosili zawodników o autografy. Wszyscy świetnie się bawili. Mamy nadzieję, że w latach następnych również będą organizowane takie spotkania.